Wtedy wziąłem 1000 zł, to były akurat setki, tu mam setki i zrobiłem sobie taki prosty rachunek sumienia. Wtedy jeszcze nie robiłem marki osobistej, i wziąłem 800 zł, i tak na to patrzę i mówię, czyli tyle wydaje mój klient w momencie, w którym ja napiszę na niego nagłówek. Gdzie nagłówki będą miały zastosowanie? Według mnie, wszędzie, jeżeli chodzi o internet. Czyli od sekwencji nagłówków, można by powiedzieć, zależy to, czy odbiorca w ogóle się o tobie dowie, czy zostawił sobie pieniądze. Według mnie nagłówek powinien spełniać dwa kryteria, żeby móc go nazwać tym mistycznym, chwytliwym nagłówkiem. Myślę, że taką największą wartością to jest to, że tam jest łącznie, uwaga, 166 schematów nagłówków, które zostały przede mnie Podcast The Best, czyli Daniel Bawi edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Ciema. Nagłówek do tego podcastu przygotował nasz dzisiejszy gość. Więc, jeżeli ten nagłówek skłonił Cię do kliknięcia i obejrzenia tego filmu, to znaczy, że to, co gość mówi o nagłówkach, działa. A skoro działa, warto mu zaufać. Kto nie słyszał nieśmiertelnego zdania mistrza reklamy Davida Ogilviego, że tworząc nagłówek wydajesz 80 centów z dolara na reklamę? Nasz dzisiejszy gość powie nam, jak zainwestować te 80 centów. Autor pierwszego tego rodzaju kursu pierwszego tak kompleksowego kursu o nagłówkach w copywritingu Kacper Kobyłka. Siema Kacper. Siema, siema, Daniel. Miło cię znowu słyszeć na, na twoim podcaście. I witam oczywiście no, wszystkich siema. słuchaczy. Siema, siema. I co od od startu ile nagłówków napisałeś ostatnio za pieniądze? Policzyłem to sobie przed naszym spotkaniem i w tym miesiącu wyszło 144 licząc wszystkie posty reklamowe, wszystkie maile i wszystkie strony sprzedażowe. No bo wiadomo, na stronkach też jest nagłówków więcej, ale włącznie w tym miesiącu jest 144 nagłówki na ten moment. W tym miesiącu, mamy dla referencji 16 maj, to mówimy tylko o maju? Tak, mówimy tylko, tylko i wyłącznie o maju, mam to z Excel'owane, ja jestem takim które już szamanem Excela się robi w domu i w ogóle u siebie, więc takie rzeczy mam bardzo dobrze policzone, bo też później to później pokazuję w... Podsumowania u klientów. Nie kończy nagłówki, a na przykład zawsze daję dokładnie, ile było maili stworzonych w tym miesiącu, szczególnie jest ich sporo, bo na przykład są kampanie webinarowe, to zawsze jest dobrze, dobrze policzone. No dobra, sporo tego. Ciekawe, ile, ile z butówek w przeliczeniu na nagłówek. Nie Oj, to tego nie zrozumie. mam policzonego. <laughs> tu mnie zastrzeliłeś. <laughs> tego nie mam, ale faktycznie jest tego sporo z uwagi na fakt, że teraz ja dużo robię webinarów, jeżeli chodzi o maile, maile dla klientów, plus stronek i Często poprawiam nawet teraz stronki sprzedażowe u klientów. Wie na takiej jednej stronce, no dzisiaj na pół spokojnie, nie? no bo do każdej sekcji jest na taki nagłówek. Więc są też ta różnica, że tego, znaczy różnica, są ten wynik z tego sporo, no bo teraz się dużo u mnie, u mnie dzieje. Mm, czyli nie tylko ten jeden na górze zajebisty, a reszta do dupy, tylko wszystkie. No wszystkie, no wszystkie, bo nie wiadomo, k który, kogo zainteresuje, nie. Pierwszy najważniejszy, no bo to zobaczy go każdy, kto na stronę wejdzie, no ale później jak coś no to ją złapie go nagłówek znowu, nie? I właśnie pytanie, który, więc te wszystkie powinny być dobrze przemyślane, a nie tak. Pierwszy zrobiony, to później może być do kitu, nie? To, to też, żeby ważne, żeby o tym po prostu pamiętać. No tak, przy tym jesteśmy, to mów dlaczego nagłówek jest taki ważny. Nagłówek jest ważny z uwagi na fakt, że to jest taka siła przybicia. Siła przybicia Twoja w internecie, ponieważ zobacz jedną rzecz i zobaczmy wszyscy, że naprawdę Twój odbiorca dzisiaj poświęca swoją uwagę na skolowaniu jakichś rzeczy w internecie. Czy to na YouTubie, na Instagramie, w, w skrzynce mailowej, wszędzie. On skoluje, jak taki zombiak czasami po prostu co się robi. No i teraz, jeżeli my nie mamy chwytliwego nagłówka, no to jest problem. Dlaczego? Bo my się nie wyróżnimy z tłumu. Więc finalnie my tracimy, tracimy tą siłę przebicia. Bo teraz ważny jest fakt, że klient ma kupić u Ciebie jakiś produkt. No i on dopiero się klientem stanie. Na początku jest swoim odbiorcom, czyli musi złapać jego uwagę. Przykładowo, wysyłasz do niego maila mail musi złapać jego uwagę, czyli musi być dobry nagłówek. On tego maila otwiera. Tam też powinna być dobra treść. Następnie na przykład klika, żeby wejść na stronę zapisu na webinar. Tam też musi być ciekawy temat, czyli ciekawy nagłówek tego szkolenia. Musi się na nie zapisać. Później musi przyjść. Później musi otworzyć jeszcze jednego maila z ofertą. Tam też musi być ciekawy nagłówek. Finalnie wchodzi na stronę sprzedażową i tam też musi być nagłówek, który przykuje jego uwagę i go zainteresuje. Oczywiście ta treść też jest ważna, no ale nagłówek jednak będzie na pierwszym polu, czyli od sekwencji nagłówków, można by powiedzieć, zależy to, czy odbiorca w ogóle się o Tobie dowie i czy zostawił Ci pieniądze. Dlatego nagłówki to taka siła przebicia w biznesie. Jeśli masz słabe nagłówki, niechwytliwe, niedopasowane do problemów Twojej grupy docelowej, to przykro mi, ale strasznie ogranicza swoje szanse na sukces. Do tego stopnia, że ja też już jakieś myślę, że dobre dwa lata temu pytałem to zdanie, właśnie, że 80, 80 centów z każdego dolara na reklamę wydajesz, w momencie, w którym piszesz nagłówek. I ja mam taką manię u siebie, że ja wolę gotówkę od karty. Więc ja, żeby sobie to zobrazować trochę lepiej, to pamiętam, wtedy wziąłem 1000 zł, to były akurat setki, tu mam dwusetki, i zrobiłem sobie taki prosty rachunek sumienia. Wtedy jeszcze nie robiłem marki osobistej, i wziąłem 800 zł, i tak na to patrzę i mówię, czyli tyle wydaje mój klient w momencie, w którym ja napiszę dla niego nagłówek. Czyli to do znaczy dla mnie jako copywritera. To znaczy dla mnie, że ja muszę zacząć tworzyć dobre nagłówki dla klientów, no bo oni przez to wydają już sporo obrotu marketingowego w tymże momencie. No bo zobaczmy, tu jest 1000 zł, to jest treść, którą napisz na przykład w poście albo w mailu, a to jest nagłówek. Czyli nagłówek jest ważniejszy, dlatego potrzebujemy tych nagłówki mieć po prostu dobre. Dobry, dobry mix Forso, podoba mi się, chociaż tu spodziewałam się, że będzie trochę hejtu, że przyszedł banan Majta ma... 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 Forsow, dzieje tak. Ale, ale to fajnie pokazuje, fajnie obrazuje, że jak zasada Pareto, że 80-20, że 20% treści tak. daje 80% efektu. To się, to się spina i to się spina w wielu dziedzinach, więc ja to, ja to kupuję. I... Z forsom jeszcze jest taki case, ja bardzo lubię ogólnie właśnie gotówkę. Z faktu anonimowości może pominijmy tym razem, ale sam fakt zarabiania dla mnie pieniędzy. Moja dzieciaka zarabiałem te pieniądze po prostu samo od dzieciaka, od nastoletniego wieku, więc ja te pieniądze po prostu liczyłem. I jak widziałem tysiąc na koncie, a tysiąc w ręce, to jest dla mnie różnica. Ja te pieniądze bardziej doceniam, gdy widzę je w ręce. Czemu? No bo one ważą coś, nie? Ja je wtedy widzę. To nie jest cyferka, którą można sobie zmienić, powiedzmy, szybko, tylko to jest pieniądz realny w ręce. No i lepiej po prostu wtedy nie dysponuję. Bardziej go oszczędzam. Robię to lepiej niż Poznań, który wydał na logo 150 tysięcy złotych, nie? To widziałem, to widziałem. Tylko to też jest, popatrz, kwestia perspektywy, tak trochę odbije w dygresję, bo ja z kolei mhm. nie lubię gotówki. Jakieś przeczytałem w gazecie, że Enrique Iglesias nie nosi w portfelu więcej niż 20 dolców. Z tego względu, mhm. że jak, jak go ktoś na ulicy napadnie, no to co mu zabiorą 20 baksów, nie? nie więcej. I ja miałem taki przypadek, że miałem dobre pieniądze w portfelu, i ktoś mi regularnie wyciągał, i tam się parę tysięcy z tego zrobiło, więc ja gotówki nie lubię. Ale okay. to, jak widzisz, osobista preferencja. My wracamy do nagłówków odrobienia gotówki, otrzymania gotówki w nagłówki, czyli gdzie nagłówki będą miały zastosowanie? Według mnie wszędzie, jeżeli chodzi o internet, bo zobaczmy, nagłówki spotykamy cały czas. Czy to otworzy skrzynkę mailową, to tam nie widzimy treści maila, tylko najpierw widzimy nagłówki. Jeśli skolujemy sobie Instagrama, TikToka czy jakieś inne, inne medium społecznościowe, to czy to na wideo, czy to w normalnych postach pisanych, na samym górze widzimy nagłówek, a na samym starcie wideo widzimy tego huka, który ma nas przyciągnąć. Czyli mamy mniej więcej 2-3 sekundy, różnie to badania i dane pokazują, na to, żeby kogoś zainteresować. Czyli ten nagłówek będzie nam potrzebny wszędzie. Od wideo po strony sprzedażowe. Tak naprawdę, nawet na YouTubie zobaczmy, że będzie ten podcast na YouTubie. To on ma dwa nagłówki, bo będzie miniaturka, gdzie będzie pierwsza opcja, żeby złapać klienta jego uwagę i odbiorcę. I będzie druga opcja, czyli już napisany nagłówek pod miniaturką. Więc te nagłówki, jeżeli w ogóle chodzi o biznes, to są potrzebne tak naprawdę na każdym etapie tworzenia kontentu w internecie. Czy to będzie post czy to będzie strona sprzedażowa, czy to będzie tekst pod SEO na, twój, na Twojego bloga, to tam te nagłówki będą potrzebne. A jeżeli wyjdziemy dalej, to jeżeli nauczysz się tworzyć świetliwe nagłówki, to w ogóle nauczysz się bardziej interesować ludzi. Więc nawet w rozmowie na żywo też będziesz lepiej potrafił zainteresować drugiego człowieka, bo rzucisz tak zwanym ciekawym tematem. Po prostu zainteresujesz, że ludzie będą chcieli ci po prostu dalej słuchać. Więc Nagłówki w biznesie to podstawa, ale też później fajnie pomagają w życiu. Taka ciekawostka. Tak, tu potwierdzam z tymi nagłówkami na YouTubie, bo wpadł mi w ręce taki ciekawy materiał od Krzysika Bartnika z newslettera o thumbnailach na, na YouTube. Ja nie, nie kumałem skali, a dobry thumbnail, dobra grafika na YouTubie to jest 50% sukcesu. Ja tak sobie myślę, kurde, to ja tutaj, wiesz, godzinę nagrywam czy dwie, a, a 10 minut robię tam I, I w sumie tak się nie zastanawiam, co na niego dać. Tam po prostu coś napiszę, jako, jako, jakiś obrazek i tak. Kurde, 50% sukcesu, masakra. Mega dużo, nie? A tak naprawdę ktoś się właśnie produkuje nad artykułem, nad podcastem, nad mailem, potrafi spędzić kilkanaście minut, a może nawet kilka godzin, a nagłówek, a dobra, tam dwie minutki, nie? Albo coś do głowy pierwsze przyjdzie. No nie, bo to od właśnie nagłówka zależy, czy ktoś to kliknie. Więc też ważne jest to, że jeżeli Tobie zależy dzielić się wartościowym kontentem, czyli ok, zrobisz świetnego bloga, zrobisz świetny podcast, napiszesz naprawdę merytorycznego maila, to w Twoim interesie jest to, żeby później napisać dobry nagłówek. Dlaczego? No bo bez tego odbiorcy nie zapoznają się z tą wartościową treścią. No, no mi trochę zryło Beret, ale teraz, teraz inaczej do tego podchodzę. I, I też, jak już przy tym jesteśmy, że, że, że źle coś robiłem i źle coś wszyscy chyba robiliśmy na pewnym etapie, nie robisz tego kursu o nagłówkach bez powodu. Więc powiedz nam, jak skutecznie zjebać nagłówek. Okay. Według mnie nagłówek powinien spełniać dwa kryteria, żeby móc go nazwać tym mistycznym, chwytliwym nagłówkiem. Po pierwsze, musi generować emocje lub i lukę informacyjną, czyli albo oba te aspekty muszą spełnione, albo jeden. Plus drugi ważny aspekt to jest to, że nagłówek musi być dopasowany do sytuacji. I jak zjebać nagłówek? No, nie przestrzegać według mnie tych dwóch zasad. Bo zawsze, kiedy nawet w testach to wychodziło u mnie, gdzie próbowałem na siłę te zasady obchodzić, to wtedy jakoś magicznie nagłówki szły gorzej, a kiedy spełniały jedno to kryterium chociaż, to szły lepiej, a jak spełniały oba kryteria, czyli generowały emocje albo lukę informacyjną, lub oba te aspekty, i były dopasowane do sytuacji, na przykład w mailingu, to te nagłówki regularnie dawały najlepszy open rate, i później więcej osób wykonywało konkretne działanie. W mailu, które było zawarte. To ciekawe, bo spotkałem się z paroma grupami docelowymi, też wyszło to poniekąd w testach, że jak dajesz nagłówek z luką informacyjną, to się to nie klikało, ale lepiej się, dużo lepiej się klikały nagłówki, które wprost mówią, co będzie w mailu. ok? bo to też czasem jest tak, że od razu, jak dajemy odpowiedź, też generuje emocje. Dlaczego? Bo to też zależy, jaka jest świadomość odbiorców. Jeżeli mamy świadomą grupę docelową, która już wie, jakie ma problemy i tylko szuka rozwiązania, i od razu mu pokażemy, to on to kliknie. Fajnym takim przykładem, który widziałem dzisiaj na, na YouTube, jak sobie skrolowałem, nie powiem dokładnie kto ten, tworzył ten filmik, ale było pytanie, coś w kontekście, że co dzieje się z tobą chyba we śnie i była odpowiedź na, na miniaturce zawarte, że nie wiem, o coś tam odpoczywasz, albo że le, pamięć lepsza o ileś procent. Czyli masz na w kontekście jest luka informacyjna, czyli co dzieje się z tą podczas snu i odpowiedź na miniaturce, czyli już trafiamy do dwóch grup docelowych możemy trafić. Więc to też jest ważne. Myślę, to jest związane z tą właśnie świadomością konkretnych osób. Dobre, ciekawe. Today I learned, jak to się mówi. Masz może pod ręką jakieś przykłady słabych nagłówków? Ostatecznie mogą być nawet moje. Okej. Okay. Szukałem tu słabych nagłówków przed, przed nagraniem, ponieważ też właśnie ważne jest to, że nagłówek nie jest konkretnie słaby, bo brzmi słabo, bo on może być właśnie to, co powiedziałeś, na pierwszy rzut pokazanie rozwiązania może być całym nagłówkiem, no bo nie generuje emocji, od razu dajemy tylko na tacę, a finalnie dawało to lepsze efekty. Natomiast przygotowałem sobie kilka takich przykładów, gdzie według mnie nagłówek jest średni albo słaby i dla kontrastu przygotowałem nagłówek, który można by zamienić, właśnie on byłby lepszy. No i kilka takich przykładów może być relacja z treningu, koniec, to byłby taki słaby nagłówek, ale można go na przykład zmienić, gol z przewrotki plus trzy asysty, czyli relacja czwartkowego treningu piłki nożnej. Już nagłówek będzie lepszy. Kolejny przykład: zmiany sprzętu w szpitalu w Miechowie. Zmiana tego nagłówka: sprzęt ratujący życie za 225 tysięcy w Miechowie. Już jest w ogóle inny wydźwięk i generuje więcej emocji. Następnie seminarium biznesowe albo seminarium merytoryczne. I to jest case taki nagłówek, jaki dostałem w mailu. I uwaga: to według mnie nie jest sobie nagłówek, ale można go podkręcić. Jak to zrobić? Szkolenie, jak pisać, by chcieli czytać, i to mogło być tytułem. A preheaderem właśnie mogą być seminarium merytoryczne. I to mogą być fajne dopełnienie. Więc czasem te słabe nagłówki są słabe, bo nie mają jeszcze zrobionej otoczki. Kolejny przykład. Wzrost cen usług. Słaby nagłówek, będą mnie to już taki średni. Można go podkręcić. Na przykład ceny usług copywriterów wzrosły nawet dwukrotnie w ciągu roku. Idziemy dalej. Konferencja naukowa w Krakowie. To mogł być tytuł. No i nagłówek jakby no, nic wystrzałowego. Ale moglibyśmy zrobić nagłówek typu te projekty mogą zmienić świat i jako preheader dać konferencja naukowa w Krakowie. Już to wygląda zupełnie inaczej, zupełnie lepiej. Chce się bardziej kliknąć, bo to bardziej ludzi po prostu interesuje. No i taki myślę, że jeszcze jeden przykład może być: nowy podatek wchodzi w życie. OK, to byłby dobry nawet nagłówek, bo to podatki generują sporo emocji, ale znowu możemy go podkręcić. Zapłacisz nawet 500 zł więcej miesięcznie. No i w nawiasie: nowy podatek od rządzących. I to jeszcze więcej generuje emocji, bo już pokazuje Ci, jaki będzie efekt końcowy, czyli to, że z Twojego portfela na przykład ubędzie 500 zł. Więc nagłówki, po pierwsze, ważna rzecz jest taka, że nagłówki to rynek decyduje, czy są słabe. Czasem nam się wydaje, że nagłówek będzie słaby, a może być świetny i odwrotnie. Natomiast schemat nagłówków, szczególnie same nagłówki, chodzi o to, żeby je testować i wtedy widzisz na bazie testów, które żrą, które nie żrą w twoim przypadku, w twojej konkretnej niszy. Więc czasem w ogóle polecam rzucić maila albo rzucić post i ten nagłówek według Ciebie będzie do dupy. Dlaczego? Żeby się przekonać, czy tak faktycznie będzie. I zobaczysz, czy tak jest, czy może jednak rynek u Ciebie to zażera. Bo to też jest sami, nie powiem, że loteria, tylko trochę u szczęścia, plus to to powiedziałeś nawet Ty, że czasem nagłówek, który według Ciebie byłby słabszy, czyli danie rozwiązania, może dać lepszy efekt. Ale uwaga, nie dowiedziałbyś się tego, gdybyś nie przetestował, Czyli gdybyś szedł w zaparte, że ty będziesz tylko tworzył nagłówki, które tworzą lukę informacyjną, zaczynające się pewnie od pytania jak, albo w jaki sposób, to byś dalej, coś zaparty się wkurzał, że coś nie działa. A jak przetestowałeś, czyli wniosłeś ego na dół i przetestowałeś drugi nagłówek, to nagle on zeżar. i Już wiesz, które używać. No Teraz ciekawe, no bo <laughs> kwestia testów to jest zawsze taka kwestia, zawsze z reguły z klientami to jest taka kwestia, że po co to robić? Zróbmy to, bo to działało. Nie? Po co zrobić coś nowego, kiedy to działało? I jak wtedy przekonać klienta do tego, że, no, że, że może warto sprawdzić coś nowego? Ja pokazuję z klientami, szczególnie w mailingach, bo ja dzisiaj piszę najwięcej maili dla klientów, to pokazuje efekty innych, bez nazwisk, bo międzyniki często też trzymają, ale po prostu pokazuję. Czyli ja mówię, jak jest. Przykładowo, u jednego klienta mieliśmy zapisy na webinar, gdzie maile dawały między 3 a 4% osób kliknęło 3-4% do otwartych. Czyli otwarło powiedzmy 40% osób no i z tego kliknęło tam 4 Natomiast po testach i wtedy klient bardzo fajny swoją drogą ma otwartą głowę, stwierdził dobra Kacper chcemy to poprawić, więc daję Ci wolną rękę popróbujmy, potestujmy. Jaki był tego efekt? Efekt był tego taki, że były maile, które dały 1%, czyli spadła nam skuteczność o z 3 na 1%, ale były maile, które dały 7, 8, 9, Mamy nawet 10% skuteczności. I my potrafiliśmy później wypracować sobie schematy maili znowu, które dawały lepsze efekty. Czemu o tym mówię? Bo ja pokazuję klientowi, że testy będą sobie niosły ryzyko. Ryzyko, że trafimy na test, który da gorszy efekt od tego, co mamy teraz, ale bardzo prawdopodobne jest to, że trafimy w końcu na post na maila, który da trzykrotnie lepszy efekt od tego, co jest teraz. No i pytanie, co będzie lepsze w długim terminie? Zostanie pytym, co jest teraz, czy testowanie. No i wtedy już od klienta zależy, tak, ja nie mogę go przekonać na siłę, ale pokazując te przykłady mogę go przekonać, że no możemy tak zrobić, jeżeli będziesz chciał, a jeżeli nie, no to trudno, nie, to jest twój biznes finalnie, ty tam wydajesz głównie pieniądze, ja tylko mogę ci doradzić, ewentualnie napisać treści. I u mnie tak to robię i zazwyczaj to działa, bo ja też tego nie robię na hali, że słuchaj, musimy testować, bo jak nie, to nie działamy. No nie, daję ci wybór i zrobimy tak, jak będziesz chciał, ja tutaj po jestem do sugerowania i odpisania, no ale decyzyjność masz ty. I tutaj myślę, że taka autentyczność fajna, taka nawet rada, już abstrahując od tych nagłówków w tym podcaście, że właśnie pokazywanie na liczbach, nie? Bo dużo osób na przykład wiesz, mogłoby tego nie zrobić, co teraz powiedziałem, no bo musiałoby swoje ego trochę zniżyć, że no kiedyś miałem maile, które nie dawały 3%, tylko dawały 1%, nie? Czyli były do dupy, mówiąc wprost. Ale miałem też maile, które dawały 10%. No i finalnie, które chcemy mieć? No te, które dają 10% ale to jest tak, mówił Churchill, od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. czyli od słabego maila do słabego, aż do, już do dobrego. może tak to prze, przełożyć, ale taka szczerość z klientem, czyli po prostu mu pokazać, że ja nie jestem nieomylny, ale lubię testować i na testach potrafię dużo zarobić. My, myślę, że my się tego boimy jako branża, tego takiego, wiesz, że bo, bo ja klientowi coś napiszę i jak zjebie, to on będzie niezadowolony albo, albo zerwie zlecenie, ale z drugiej strony to, co mówisz, Churchill, ja to słyszałem od Dakota Robertsona, który powiedział, że każdy powinien odrobić ten ściek treści. On to nazwał ściekiem treści, że on aktualnie jest w ścieku treści, bo zaczyna na YouTubie. I najpierw musisz porobić jakiś czas gówniany content, gówniane nagłówki, gówniane maile, po to tylko żeby zobaczyć jak gówniany mail wygląda, żeby nigdy więcej gównianego maila nie zrobić. Tak? Plus czasem co, co też ciekawe, że z tych gównianych maili może się znaleźć perełka, która działa. Jakimś studem, nie? Bo też rynek może zweryfikować, ale powiedziałeś świetną sprawę, to naprawdę to jest każdy aspekt życia. Na siłowi to samo będzie działało. Musi czasem się zmienić kontuzję, musi zrobić coś źle, żeby zrobić coś finalnie dobrze. I błędy, błędy jeszcze raz błędy, tylko musimy wnioski wyciągać. Bo jeżeli mi nie siad 20 mail z rzędu, bo nie robi nic nowego, no to nie dziwię się, że klient byłby zły. Ale jeżeli my mamy to realnie ustalone, że my testujemy nagłówki, testujemy argumenty w mailach, testujemy wszystko, i ja mu daję podsumowanie że słuchaj, w tym mailu przetestowałem to i to, w tym mailu to i to, w tym mailu to i to i czarno na białym to dało taki wynik, taki wynik i taki wynik, to on też wtedy mi bardziej ufa, czemu? No bo jestem transparentny i ja potrafię pokazać, że zrobiłem coś czasami słabego, że był słaby wynik, no bo testujemy, ale też pokażę, jak zrobimy, zrobimy coś świetnego, że będzie świetny wynik. Natomiast no to już pytanie, czy klient na to będzie gotowy. Jeżeli nie, to pytanie, czy takim klientem chcesz działać. Ja bym nie chciał, bo ja traktuję marketing jako coś bardzo kreatywnego, właśnie do testowania regularnie czegoś nowego, żeby też się odbiorcom nie przyjadło. Bo zobacz teraz taką sytuację, że ty dzisiaj możesz mi na przykład, powiedzmy, już nawet te mailingi, zostawmy przykład, 4% zapisu na webinar, a jeżeli tych maili nie zmienisz w przyszłości, to to się finalnie ludziom przeje prędzej czy później i to będzie spadać. I wtedy prędzej czy później będziesz według mnie zmuszony, żeby testować. No to lepiej zrobić to chyba teraz, niż później. Przynajmniej taka jest moja idea życia aktualnie. Ja się z tym zgodzę. Ja się muszę z tym, Jestem fanem testów i też przestałem się czasem wyłazić ze mnie, że nie chcę czegoś pokazać, bo się boję tej krytyki, ale finalnie jednak, jednak się przełamuje. Ludzie, którzy się nie przełamią, będą po prostu stali w miejscu. Lepiej lepiej od razu dostać tę krytykę, wziąć ją na klatę i się poprawić, niż całe życie żyć w błędzie. To, co mnie jeszcze zaciekawiło, jak mówiłeś o tych słabych nagłówek i jak zrobić z niego dobry nagłówek, Zdarzało ci się ćwiczyć w ten sposób? Przeczytywałeś jakąś gazetę albo stronę internetową, i tak ale słaby nagłówek. A jak bym to spróbował napisać lepiej? Na samym starcie, jak zaczynałem w ogóle na główkach właśnie zgłębiać wiedzę, to zrobiłem to, co ja mam zwyczaj robić. No, jak już mówię u ciebie ostatnio na podcaście, że ja często analizowałem maile, które dostawałem. I tu zrobiłem identyczną sytuację, czyli zacząłem sobie wchodzić w newslettery, które dostawałem. I patrzyłem, który mnie zainteresował nagłówek, no bo nie miałem dostępu do szeroko pojętych ich danych analitycznych, ale który mnie zainteresował. Co samo tym stało? Później zacząłem czytać artykuły blogowe o nagłówkach, gdzie tam sporo akurat jest ich na internecie, że masz wiesz, 10 przykładów, 15 schematów, jakieś tam mechanizmy, które na tym stoją. Tak samo na YouTube to było często pokazane, aż do momentu, jak też miałem kurs. Z nowoczesnej firmy, akurat z tego, co kojarzę i tam też był w ogóle cały moduł o, o nagłówkach. Więc tak krok po kroku zacząłem do tego do, do, dojrzewać, i ta wiedza przychodziła, ale tak, odpowiem na Twoje pytanie, zacząłem to testować. Zacząłem szukać, sprawdzać, testować, i co mi pokazało, pamiętam do dzisiaj zamówiłem okulary iShield, tylko te nie, nie na dzień, tylko na noc, i oni mają świetny mailing, jeden pozakupowy. To jest naprawdę majstersty, według mnie, ponieważ nagłówek. Tam maila to jest ciąg kilkunastu liter obok siebie, które informuje żadnego zdania, żadnego słowa, nic. To jest jakby ciąg, abyś tak wiesz. Przypadkowo klikał po klawiaturze, nie ma żadnego i Ja tylko dostałem takie, o co chodzi, nie? Kliknąłem i tam jest pierwsze zdanie, że, sorry, to czytam, to nie pomyłka, kacperko tylko nasz kod przebywający po klawiaturze, bo jest tak podekscytowany czymś tam, nie? że daj, czy dasz nam swoją opinię. I w tym mailu było to, żeby, żeby dać opinię. I zobacz, to jest kreatywne podejście. Ktoś powiedziałby nie, no bez sensu, nie. a mnie to zaciekawiło, że kliknąłem i ciekawe, czy mi to wyszło na bazie testów, czy na bazie postu kreatywności, No, ale to mi pokazało, że do odważnych świat należy i że testować po prostu, po prostu trzeba, a to do tych tabloidów i ogólnie magazynów, to tak nawet hmm, Marcin Cichocki, bodajże, tak? dobrze, dobrze kojarzę z Treści, on to mówił właśnie w tym szkoleniu z nowoczesnej firmy, jak dobrze kojarzę, żeby otwierać sobie tabloidy, i po prostu sobie szukać, nie? Czyli właśnie jak nie wiesz, jak pisać na główki i nie masz żadnego kursu pod ręką, żadnej wartościowej wiedzy, to wydaj na tą gazetę parę złotych i zobacz, jak tam piszą. Nie będziesz wiedział, jak to się stało, że tak napisali, no ale możesz, powiedzmy, próbować, kopiować, ewentualnie się inspirować. No bo oni to wiedzą, jak to robić, nie? Bo ten magazyn idzie do iluś tam tysięcy ludzi. A jak przy tym jesteśmy, nie możemy nie zahaczyć o clickbaity. Pamiętam, to zawsze będę, tak mi utkwiło w pamięci, że PZPN zwolnił trenera narodowej drużyny, czy dobrze mówię? Albo coś w rodzaju trener drużyny piłkarskiej zwolniony, czy coś takiego, nie? I zdjęcie Michała Probierza, czyli trenera seniorskiej reprezentacji w piłkę nożną. Myślę, kurde, trzy miesiące temu go zatrudnili, teraz go wywalają. O co chodzi? Klikłem. Pierwszy akapit, no to, że Michał Probierz został trenerem polskiej reprezentacji w piłkę nożną. Reklama. Drugi akapit o tym, że ma jakiś tam wynik, że ileś tam wygrał, ileś przegrał, ileś remisów, coś tam. Reklama. Potem jeszcze jeden akapit, już nie pamiętam o czym w ogóle Reklama dopiero na końcu było, że PZPN zwolnił trenera polskiej reprezentacji, ale w piłkę plażową. Kurwa! I... I to jest realny ból, nie? To jest realny ból czucia się oszukanym, bo to tak faktycznie działa, że ty jest jakaś obietnica w, poprzez zdjęcia, poprzez nagłówek i później tego nie jest spełnionego, więc my się czujemy się oszukani. Ja mam jeszcze jeden case. Rok temu, jak pisałem matury, to bodajże że na Węgiel też pisała matury. ona ma tego partnera, który za chyba osiem lat starszy od niej i było po maturach centralnie właśnie nagłówek na, na Facebooku, gdzie było ich zdjęcie razem w lustrze i nagłówek, że Roxana ma coś ważnego do powiedzenia światu, nie? No pierwsza myśl jest w ciąży jak nic, jest w ciąży, nie? I nawet kliknąłem z ciekawości i tam było o maturach, że stwierdziła, że matury nie były takie ciężkie, z tego co pamiętam. Ale też takie miałem, ja pierdolę, jak mnie zmanipulowali mu w tym momencie, nie? Bo ja już myślałem o dziecku, że będzie, a tu proszę, chodziło o zwykłe matury. Więc clickbait niestety jest czymś dość dalej częstym, popularnym, natomiast to jest najkrótsza droga dostania się o w oczach odbiorcy no i do stracenia zaufania. Natomiast ja do clickbaitów mam dość, myślę, ciekawe podejście, że czasem to nie sam nagłówek decyduje, że czy to będzie clickbait, czy nie, tylko treść pod nim. Dlaczego tak myślę? To już powiem na bezpłatnym szkoleniu, które organizuję 26 maja o 18:00, o nagłówkach, żeby tutaj wszystko nie zdradzać. Natomiast też że to jest ciekawe i też to czytałem dużo sam artykułów, sam w ogóle testowałem to w mailach, gdzie balansowałem na pograniczu clickbaitu, ale później treść była jakaś, nie powiem jeszcze jaka i finalnie to nie był clickbait. Na pograniczu, ale jeszcze etycznie. Okej, okay. więcej o clickbaitach na bezpłatnym szkoleniu, link będzie w opisie, a dla osób, które będą to oglądały po, przewidujesz nagranie? Bez, jest nagranie, będzie nagranie po webinarze, natomiast ono nie będzie dostępne bezpłatnie dla każdego, ale bardzo fajna jakby propozycja, żeby zdobyć to nagranie po webinarze jest dla każdej osoby, która się zapisze. Jak osoba się wypełni formularz, to ma bardzo preferencyjną propozycję, jak mieć to nagranie w naprawdę świetnej cenie. Ono i tak dostępne będzie na sklepie u mnie w przyszłości, natomiast nigdy po tak niskiej cenie, jak będzie w tej jednorazowej ofercie po, po zapisie. Natomiast też do razu wspomnę, że jak ktoś jest głodny wiedzą na główkach dodatkowo po tym podcaście, to nie musi czekać do 26 maja, bo jak się zapisze na to moje szkolenie, to od razu na mail dostanie bonus. W tym bonusie to jest prosty PDF. Gdzie zebrałem trzy nagłówki, które dały przynajmniej 50% open rate, a. to jest schemat. Pokazałem tam dokładny przykład. Dałem screena skuteczności, że tyle faktycznie wygenerował, dałem inne przykłady i omówiłem, dlaczego według mnie tak zadziałał. Więc sporo tam wiedzy, czy takie schematy, od razu na maila za darmo w PDF-ie. Okej, okay, okej. Okay. Linki będą w opisie. A teraz, skoro padło słowo, schemat, chcę zapytać o schematy i. Szablony, bo ludzie mają takie mieszane uczucia, no bo schemat to jest coś schematycznego, tak? I pytanie brzmi, Twoim zdaniem, czy schematy to są bardziej sprawdzone mechanizmy ułatwiające pracę, czy po prostu powtarzalność i nuda? Odpowiedź mi to zależy, w <laughs> zależności, kto ich używa, ponieważ schemat, ja osobiście w schematach widzę ogromną wartość, ponieważ dla mnie schemat to jest dana rzecz, która została jakoś przetestowana która daje konkretny, powtarzalny efekt regularnie, nie zawsze, bo też nie pobudajmy skrętności, ale regularnie. No i ona istnieje po to, żeby komuś skracać czas pracy i po prostu pomagać. To mogą być schematy postów reklamowych, schematy treści sprzedażowych na strony, to mogą być schematy, nawet wychodzimy poza, poza ramy samego copywritingu, to może być schemat jakiegoś lejka marketingowego, to może być schemat treningu na siłowni. Schematy mają jeden prosty cel. Ułatwiać tą konkretną czynność, to konkretne zagadnienie. I oczywiście może być sytuacja, że schematy oznacza nuda i brak kreatywności, i też się na tym człowiek będzie łapał, ponieważ my jesteśmy z natury leniwi. I jak będziemy mieli schematy, to jest pułapka, że popadniemy, że będziemy używać cały czas tych samych. No i znowu, albo będziemy tego świadomi i samodzielnie będziemy chcieli wychodzić poza te schematy, żeby tworzyć nowe i szukać nowych albo będziemy mieli na tyle dużo schematów, że będziemy mogli tak nimi rotować, że nawet rynek nie zauważy, że my korzystamy ze schematów, to po pierwsze, a po drugie, my się nimi nie znudzimy. I to myślę takim jest wyróżnikiem kursu, o którym wspomniałem na samym początku o nagłówkach, ponieważ ja nie widziałem tak obszernego kursu, bo tam będzie wiedza merytoryczna o nagłówkach, o clickbaitach, o tego jak nagłówki używać ich później w treściach, Natomiast finalnie, myślę, że taką największą wartością to jest to, że tam jest łącznie, uwaga, 166 schematów nagłówków, które zostały przeze mnie pedestowane. Więc tam masz te schematy, które możesz u siebie zastosować. Do każdego schematu są przykłady, więc według mnie, też to było sprawdzane, każdy schemat, według mnie, w każdej branży, można wykorzystać trzykrotnie. Więc finalnie z tym kursem minimalnie będziesz w stanie stworzyć 498 nagłów dla swojego biznesu, to naprawdę w ciągu jednego dnia, bo kurs przerobi w ciągu jednego dnia bez problemu, żeby sobie zapomnieć na to czas. I mając tyle schematów, no to tu nie mam mowy na nudę i, mody, i mowy na powtarzalność, bo tego jest po prostu ogrom. Ale reasumując tak, schematy według mnie mają ogrom wartości i są ciekawe i nie zabijają kreatywności, a wręcz pomagają ją rozbudzić. Bo jak wiem jak jakiś nagłówek stworzyć i tylko mamy podstawić jakieś dane, no to wtedy możemy tą kreatywność sobie pobudzać. Nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że przy takiej liczbie nagłówków Twoja grupa docelowa nie spamięta, że coś już było. No to w tym jest cały problem. To, co powiedziałeś, że jeżeli się używa w kółku tych samych schematów, to Paweł Cisek u mnie mówił, że mówił o symetrii informacji, że jak e, grupa osób kupi jakieś, jakąś paczkę schematów e, i później wszyscy tego używają, no to później to się tak ludziom opatrzy, że widzą, że. Ma, chociaż dwie różne branże, mają wrażenie, że już gdzieś to widzieli. A, mm -hmm. Ale jeśli jest tego więcej i będzie wytłumaczone, jak tego używać, żeby się nie przejadło, no to myślę spoko. Ale mam jedno pytanie, bardzo ważne pytanie w tych czasach, czyli po co, komu kurs, skoro jest czat GPT? Jasne. I ogólnie z ChatGPT nie mam problemu w tym przypadku, ponieważ dalej uważam, że on potrafi wygenerować dobre nagłówki, ale z jeden ogromny, ogromny haczyk. Po pierwsze musisz sam te nagłówki znaleźć, bądź ci wypluje ich dziesiątki, nawet setki bez problemu przykładów, ale to ty musisz znaleźć, które będą dobre. Czyli musisz poświęcić swój czas. Wartość w kursie jest taka, że tego czasu nie musisz poświęcać aż tyle. No bo zobaczmy czatem najlepiej czwórką, bo mówimy się 3,5 to słaba sprawa już, ale czwórka ona jest ograniczona czasowo, no bo masz tam 50 chyba komend na trzy godziny, czy coś takiego i musisz z nim regularnie rozmawiać i zanim ty przygotujesz tyle nagłówków, które będziesz miał u mnie w kursie, to jak powiem, że poświęcisz kilka dni, to nie przesadzę. Dlaczego? Bo znowu, musisz z nim korespondować, musisz sam wybrać, które nagłówki będą dobre, pewnie wybierzesz te, które będą pół dobre, pół słabe, pół OK, które będą świetne, które będą do dupy, ale poświęcisz na to swój czas. Więc ok, dla, jak ktoś nie chce mieć kursu, ktoś chce robić całemu, chat GPT, droga wolna, zarezerwować sobie kilka dni i ogarniesz, i stworzysz te nagłówki dla swojego biznesu. Nie stworzysz może ich aż tylu, ale jakieś stworzysz ale jeżeli chce mieć sprawdzone rozwiązanie, które ktoś przetestował, poświęcił swój czas, gdzie ja nagłówkami zajmuję się od trzech lat, prawie już będzie, bo to od polskiego copywritingu już zajmuję się z nagłówkami, a tak świadomie o ponad dwóch, kiedy dowiedziałem się, jak to jest wartościowe dla biznesu, no to zapraszam do kursu i tam będziesz miał od razu schematy. Właśnie miałem dopowiedzieć, że, że ta jest jeszcze jedna ta pułapka z chatem GPT, że on nie testował tych nagłówków, on tego nie sprawdzał. On robi coś, co jemu się wydaje, że może zadziałać, a nie, że. Już zadziałało. Pracuję jeszcze nad takim rozwiązaniem do tego kursu. Nie wiem, czy ono stworzy go, dam radę go stworzyć przed samym, jakby, jakby webinarem, ale na pewno będę go dostaniem każda osoba, która będzie w kursie później, ponieważ ChatGPT, jak sztuczna inteligencja, ona generuje na bazie danych, które my wprowadzamy. Więc będę chciał tak to usprawnić, że dostaniesz schematy, będziesz miał konkretne prompty do wpisania i jeszcze tam je wygenerujesz te nagłówki, nie? żeby jeszcze bardziej swój czas zaoszczędzić. Nie wiem, czy zolę to zrobić przed tym webinarem ale nawet jeżeli ktoś będzie w kursie, to to dostanie po prostu później dodatkowo za friko, nie? Natomiast będę chciał tego czata wykorzystać, żeby właśnie ten czas jeszcze ludziom skazać bardziej, natomiast no, czat wygeneruje, ale trzeba mu powiedzieć co i jak to zrobić. A kto by miał schematy i prompty, to myślę, że wtedy będzie bez problemu. No ale to co powstanie, tylko nie wiem, czy się wyrobię przed tym, przed tym webinarem, ale na pewno będzie. Teraz trudne pytanie, podchwytliwe pytanie. Jak byś miał zachęcić odbiorców do zakupu tego kursu? Daj mi jakiś nagłówek. Po tym kursie w kilka godzin napiszesz aż 500 perswazyjnych nagłówków dla swojego biznesu, które inni klikną. Dobra, wybrnąłeś. Myślałem, że, że to będzie takie, tego pytania nie było w skrypcie, a to jest takie podchwytliwe pytanie, że wiesz, jak, jak ktoś na spontanie powie, to znaczy, że wie, o czym mówi, a jak ktoś na spontanie powie, że nie, no, ja się muszę, muszę przygotować albo się zestresowałem. To znaczy, że może nie do końca odrobił pracę domową, także szapoba. Rozbiję go, dlaczego w ogóle taki mógłby być dobrym nagłówkiem zadziałać? Po pierwsze, dostajesz efekt, który będziesz miał, czyli pokazuje ci obietnicę, że będziesz miał 500 perswadywnych nagłówków, pokazuje efekt tego, tych nagłówków, które inni klikną, i co ważne, osadzam to w czasie. Czyli nie zajmie to trzech miesięcy, tylko kilka godzin. Czyli masz naprawdę trzy obietnice w jednym nagłówku, które mogą być spełnione i które będą spełnione. Dlatego według mnie on może być dobry. Czyli to jest już, można powiedzieć, istniejący nagłówek? Kropka w kropkę, znaczy jest podobny na pewno na stronie sprzedażowej, w sensie jest i sprzedażowej i zapisu. Jest podobny, nie kropka w kropkę taki, bo zapytałeś się o kurs. A jeszcze nie ma strony sprzedażowej kursu zrobionej w pełni, ale jakbyś powiedział o szkoleniu, to bym ci powiedział kropka w kropkę, ale to zapytać o kurs, więc musiałem przemienić parę słów. No właśnie to jest to ułatwienie, ułatwienie i szybkość działania ze, ze schematami, bo jak już, już coś robiłeś, to już coś pamiętasz. Powiedzmy, że tam pamięć może nie mięśniowa, ale mózgowa została, więc, więc spoko. To co? Na zakończenie jakbyś tak miał angażująco skłonić ludzi do podjęcia jakiegoś działania w stylu swoich nagłówków. Jasne. Ogólnie z nagłówkami jest założony taki problem, że właśnie mało osób tworzy sporo schematów do wykorzystania. Zazwyczaj to są artykuły, które mają kilkanaście, może kilkadziesiąt. Znalazłem chyba najwięcej, gdzie nagłówki były, dlatego podjąłem wyzwanie tworzyć kompleksowy kurs, gdzie łącznie tych schematów będzie 166. I uwaga, ja cały czas testuję nowe nagłówki, więc finalnie ten kurs będzie rozszerzany, że nagłówków będzie więcej. Natomiast nie chcesz podawać kota w worku i chcę w ogóle pokazać, że nagłówki mają prawo działać i jak to wygląda od zaplecza. Dlatego organizuję bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 26 maja, w, to jest niedziela, o 18. Na tym szkoleniu pokażę Ci 11 schematów, które możesz u siebie skopiować. Do każdego schematu będzie screen potwierdzający skuteczność oraz przykłady. Na tym szkoleniu również pokażę Ci, jak nie stać się oszustwem w oczach klienta, czyli jak nie pisać nagłówków które będą clickbaitami, co jest myślę, że bardzo, bardzo ważne w dzisiejszym świecie dezinformacji i ogólnie, ogólnie internetu. Dodatkowo, co ważne, dostaniesz bonus po zapisie i jeden, czyli to będą trzy schematy już wytłumaczone, będzie bonus dla osób zapisanych na webinar, który pozwoli ci wykorzystać nagłówki na maksa. No i myślę, że taka jeszcze jedna wartość, to jest to, że na szkoleniu pokażę Ci rozwiązanie na dwa łącznie problemy. Czyli czemu nie klikają i czemu nie czytają. Jeżeli chcecie tego dowiedzieć, za z to jest za 0 zł, to kliknij poniżej tego wideo i zapisz się na szkolenie. To nic nie kosztuje, oczywiście, żebyś był na żywo. Okej, okay. może być. Nada się. Puszczamy to. Pytanie w kwestii technicznej. Czy, czy kurs będzie sprzedaż okienkowa czy stała? Będzie okienkowa, będzie okienko, będzie trwało od, 20, o, mogę zdradzić, od 26 wieczora do 30, do godziny 22 i kurs później będzie na stronie. Natomiast będzie droższy, to jest normalna sprawa, i nie będzie dodawany do kursu. Więc naprawdę najlepsze warunki do dołączenia będą właśnie w tym okienku. No dobra, kto pierwszy ten lepszy. To kto szybciej działa, ten więcej będzie zyskiwał. Mamy co? Mamy ten temat chyba ogarnięty. Więcej nie możemy powiedzieć. Więcej będzie w kursie, także link będzie w opisie. Kto na szkolenie, to na szkolenie, a kto po szkoleniu, to do sklepu. Ja Ci, Kasper, za dzisiaj dziękuję. Mamy fajny odcinek na temat nagłówków. Myślę, że wiele osób z tego skorzysta. Mam nadzieję, że wiele osób będzie dzięki temu zarabiać więcej hajsu i klienci i klienci copywriterów. No i co? Do następnego. Również Ci bardzo dziękuję za zaproszenie i ten temat mogliśmy razem... Powiedzieć i mam nadzieję, że dzisiaj wyglądam na starszego, bo ostatnio był feedback, że jestem za młody, żeby występować. I drugi feedback, który był, to taki, że czasami to szybko mówię. Mam nadzieję, że dziś to się polepszyło, bo pracuję nad tym, żeby mówić wyraźniej i czasem wolniej. Zawsze mi to wychodzi, a mam nadzieję, że będzie, będzie lepiej. Również dziękuję. No i wszystkim słuchaczom zapraszam jeszcze raz na szkolenie. 26 maja, niedziela, godzina 18. Dowieź się wszystkiego, czego musisz wiedzieć o nagłówkach, żeby Twój biznes powrócił. Dzięki Siema. Cześć, cześć. W odcinku o nagłówkach to jest tyle. Mam nadzieję, że teraz, dzięki temu co kasper nam poopowiadał, będziesz tworzyć lepsze i skuteczniejsze nagłówki, które ludzie klikają. Jeżeli oglądasz to już po webinarze, to webinar jest dostępny w sklepie do zakupu za 97 zł. Ja nie dostaję z tego kasy, także to nie jest płatna promocja. Jeżeli ten odcinek nauczył Cię czegoś nowego o nagłówkach, podziel się tą wiedzą w komentarzu. Jeżeli znasz kogoś, kto mógłby podnieść jakość swoich nagłówków, skorzystać na tej wiedzy, podziel się tym odcinkiem. Zostaw też suba dla YouTube'a, zostaw lajka like dla Spotify'ka, daj znać tym algorytmom, że tu jest fajnie i widzimy się w następnym odcinku. Siema!